Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć tak konkretnie, jak wygląda obecnie sytuacja z domem z Wielkim Polem. Wprowadzamy się już na stałe za około dwa tygodnie. Takie są przynajmniej plany. Powiem Wam, co trzeba tutaj zrobić, żebyśmy już na stale zamieszkali. Ogólnie nasze odczucia, jakie są teraz jakieś tam problemy małe. Posłuchajcie o wszystkim. No i tutaj standardowo zapraszam do zakupu moich produktów. Teraz są wyprzedaże, nawet 50% do końca sierpnia. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. No, i dziękuję za kupowanie ostatnio bardzo dużej ilości książek. Rok temu to bym no, nie pomyślał, że będziemy w takiej sytuacji. To no, nie było chyba nawet w sferze marzeń. To znaczy, no, to było tak, że może wiecie, za ileś lat uda się taki dom kupić. Tak mi się właśnie marzyło. No, a tutaj od marca to tyle się działo, że to, no, to jest jakiś film, złudzenie. To aż się wydaje nierealne, bo to no. Że wiecie, od marca to jest na no pół roku, gdzie przeszliśmy z Iwonką od momentu, gdzie na początku nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieszkali latem, czy wynajmować mieszkanie, czy może udać się jednak takie jakieś małe mieszkanko kupić, czy właśnie kupować dom, jak i gdzie i tak dalej, to też byliśmy w różnych domach patrzeć, gdzie dla nas kupno domu, no to było coś nie do pomyślenia i jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że no to było niesamowite pół roku i zaraz wprowadzamy się do domu z wielkim polem. No, nawet byśmy sobie tego nie marzyli wcześniej. No i gdy oglądacie ten filmik, to ja ze sporym prawdopodobieństwem jestem na wielkim polu. Akurat koszę te mniejsze poletko około 2500 m kwadratowych. Mam taką kosę z dziesięcioletnią bardzo dobrą, no bardzo dobra i myślę, że mi to szybko pójdzie. No to jest ważne, żeby skosić, bo już chwasty są coraz większe, trawa jest coraz większa. Rano przychodzi pan od prądu, no, będzie nam robił, żeby wiecie, to wszystko było bezpieczne, bo bezpieczeństwo jest dla mnie bardzo ważne. Chcę, żeby to wszystko było dobrze z prądem popodłączane. No i swoją drogą pokazuję Wam teraz ujęcia, jak ostatnio byliśmy. Akurat dwa dni nas nie było w domu, bo było wiecie, wiele innych spraw do, za, do załatwienia. Choćby byliśmy przez cały dzień kupować sprzęty, rzeczy do nowego domu, no powiem Wam, że, że byłem dzielny, bo ja nie lubię takich zakupów. No ale mamy już ogólnie kupować Kupiono wiecie pralkę, lodówkę. Zdecydowaliśmy się też na zmywarkę, na płytę. No, wszystko będzie zabudowane, tak wiecie prosto, ale ładnie. Akurat różne markety oferują taką opcję. że Wiecie szybkiego projektu. To jest jedna ściana taka mała, około 270 cm. Będą tam sprzęty, to co powiedziałem. No, no oprócz lodówki, bo ona by się tam już nie zmieściła. No i teraz problemem jest woda. To jest bardzo duży teraz problem. Tam są takie kiepskie rurki. No poprzedni właściciele nie korzystali z domku zimą. Dla nich to był dom taki bardziej wakacyjny. No jak w sumie dla wielu, którzy mieszkają na działce właśnie Rot, że część wiosny, lato, część jesieni. Wiadomo, że to działka Rot nie jest, ale to taki sam schemat, bo taki, wiecie, mały domek, a tak, tak poprzedni właściciele mieszkali w mieszkaniu. No i wiem, że już były jakieś, wiecie, problemy z wodą. Dla poprzednich właścicieli to nie był problem, to było wystarczające, bo na zimę wodę zakręcali. No a to właśnie zimą mogą być największe problemy, więc trzeba niestety w to zainwestować. No, i ogrzewanie mamy po części załatwione. Będą grzejniki takie energooszczędne. No, grzejniki to wiecie, to zawsze jest na prąd, to zawsze nie jest tak świetnie. Tak, tak Gazu nie mamy. Będzie piecyk, taka koza. No, no, gdzie oprócz najważniejszej funkcji, czyli ogrzewania, to będzie można tam piec, robić chleb, to jest to coś. Marzyło mi się właśnie zawsze to. No, i też jest tam taki jeden palnik w tym piecu, więc to będzie fajnie. Będziemy ogrzewali dom właśnie tym, tą, tym piecykiem. I też będziemy sobie, no choćby właśnie, choćby piekli chleb. Czyli mamy dwa źródła ogrzewania to dla mnie było bardzo istotne. Wykonane zostanie też ocieplenie dachu, bo przez ten nieocieplony dach by no, dużo zimą ciepło uciekało. A teraz no, dostaniemy taką ulgę finansową na taką robotę. I wszystko to są ogromne koszta, no wiecie, znaczy to teraz głupio, co teraz powiem, no my po prostu z Iwonką funkcjonujemy skromnie, a tu tyle zakupów, nawet kupiliśmy sobie CD z WC Compact. No i to jest najważniejsze, wiecie, będzie woda, będzie prąd i już wszystko będzie dobrze. No, i internet będziemy mieli podłączony w tym tygodniu. To jest dla mnie też bardzo ważne, no żebym mógł te filmy z tego miejsca wstawiać. No i w zasadzie, no tak, jak będzie internet, będzie ta woda, będzie pomalowane, to można już mieszkać. No, można by mieszkać i malować. Tak ostatnio robiliśmy w mieszkaniu, ale no, akurat będzie u nas dwa dni malowane, więc to wiecie, poczekamy i na spokojnie. Jeszcze Wam tak powiem, że dzisiaj jest takie ostatnie, takie ważne załatwianie, jeśli chodzi o papierkowe sprawy. No, jeszcze. Jeszcze jedna firma robiła problemy, ale dzisiaj liczę, że uda się to załatwić. No, przejadę troszkę kilometrów, ale, ale zdecydowanie to trzeba zrobić. No i czy, czy jeszcze coś wyjdzie przez te dwa tygodnie, to mi się nie wydaje, więc zamieszkamy i na spokojnie, wiecie, te meble wszystkie się. Podłączy, wszystko będzie systematycznie robione. No ważne, żeby mieć właśnie tą wodę, prąd i można mieszkać. Wiecie, tu, tu szafkę zamontuję, tu się regał jakiś tam zmontuje i tak dalej. No mamy meble też z, mie z mieszkania. I takie rozkładanie, składanie mebli to już będzie bardziej taka przyjemność. A na zewnątrz chciałbym mieć lepszą pompę, to już wam mówiłem, bo ta obecnie no, jest bardzo słaba, a z wody ze studni zdecydowanie warto korzystać, darmowa woda, no to to jest coś wspaniałego. No z czasem będę sadził już pierwsze rośliny. Myślę, że to już jak na stałe zamieszkamy, no czyli za niedługo, bo to wiecie jest zawsze taki komfort, że nie muszę jechać do miejsca, wracać z miejsca, tylko no, że jestem na miejscu. To jest ogromny plus. A no tak to wszystko będę sobie robił krok po kroku, wszystko się właśnie tak zrobi tu się coś posadzi, tutaj coś się przytnie, przypilęgnuje borówki. Bardzo ważne będzie postawienie ogrodzenia na tych 6000 metrów kwadratowych. No tylko tak myślę jeszcze, czy robić to na jesień, czy na wiosnę. Prawdopodobnie wiosnę, Wiosną zobaczymy, jak to będzie właśnie z funduszami. Czy jeszcze coś jakieś dodatkowe wydatki nie wyjdą w tym roku, ale prawdopodobnie niestety to będzie wiosną. No i został jeszcze około miesiąc takiej intensywniejszej uprawy warzyw, to też chcę tutaj po powiedzieć. No, wrzesień będzie taki, wiecie, do dosyć trudnym miesiącem jeszcze, bo warzywa na ogródku wymagają częstego zaglądania, no to już nie będzie prawdopodobnie aż tak ciepło, ale i tak będzie w miarę, w miarę ciepło i, i tak dalej, więc trzeba będzie na działkę zaglądać w miarę często. Mam warzywa giganty, mam też warzywa zwykłe, no więcej zaangażowania potrzebują warzywa dyniowate i psiankowate. Uprawa na ogródku potrwa tak do końca września, potem no, zostanie już tylko, wiecie, kilka różnych warzyw, typu por, pietruszka, no może parę buraków, jakaś tam ma marchewka. Zobaczymy ogólnie, jaka będzie też pogoda wtedy, ale to są warzywa bardzo mało Mało wymagające uwagi. Najwięcej tak jak powiedziałem, to są, to są te dyniowate i psiankowate. No a jeszcze Wam powiem tak, że potem, no po sezonie, to składanie tuneli, przenoszenie ich na wielkie pole. No część osób się mnie też pytało, czy będę przenosił ziemię z rancza na te wielkie pole, ale nie, no, no tam przez lata była gleba tworzona, ona tam zostanie, ona już jest częścią tego i nie mogłem tak przenieść. To to yy, nie wchodzi w ogóle w grę. Tutaj po prostu krok po kroku będę cały czas rozwijał sobie moją glebę na, na nowym miejscu. To jest właśnie ważne, bo chciałbym sobie starą działkę zostawić, tą moją główną, bo mam duży sentyment do niej, no ale tak wiecie, za rok to będą uprawy tam takie łatwe, mniej wymagające, typu no, czosnek, cebula, marchewka, buraki właśnie, jakiś tam por, seler, pietruszka i tak mógł dalej wymieniać, może będą jakieś cukinie, trochę ogórków, jak będzie działało nawadnianie, ale generalnie no to uprawy będą się to czuły w no, prakty prak Praktycznie wszystkie już na nowym naszym miejscu życia. No tam będziemy przebywali właśnie większość dnia, i tam będzie mnóstwo warzyw, owoców i kwiatów. No i taki filmik troszkę chaotyczny, jak sobie tak mówię, ale. No, chciałem właśnie to wszystko zawrzeć. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się bardzo, bo jeszcze dosłownie chwila i zamieszkamy na, no właśnie polu, właśnie w domu z wielkim polem. Dziękuję wam za wszystko. Jak zamieszkamy na stałe, to wszystko wiecie, to wszystko podsumuję tak krok po kroku. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa i pozdrawiam was bardzo serdecznie.